Ty słyszałeś o tokijskiej policji? Co tam się dzieje? Oni zauważyli, że drony latają z towarem. No a kartel się domyślił, więc wzięli tam i na nich rzucali siatkę? Swoje drony inne i zrzucali siatkę na te drony, które zrzucają siatkę. A policja tokijska skomentowała to tym, że się dawno tak dobrze nie bawili. Ej, ale mają zabawę tam chłopaki. No większą niż u nas. A was radia nie nauczyli używać? Patałach? Nauczyli, ale jeszcze nie włączałem, a co się dzieje, bo dokumentów miałem kupę. A, no to jeszcze miałem dokumenty do uzupełnienia z wczoraj, a co się dzieje? Na patrol, auto uciekło. No właśnie jedzie. Z granicy, no. Najprawdopodobniej imigranci, musicie kolczateczki wziąć. Aha. A tu proszę dla ciebie, masz na tym, na tysiku masz tu alimenty do załatwienia moje. Kolejne dokumenty, żartuję. Wspaniale, dobra, to ci zaraz wezmę. Jeszcze, już w ruchy, bo kopa w dupę wypalę. Dobra, kolczatkę, tak? Tak, jaki dzisiaj numer jednostki macie? 96? Na środku. Dobrze. Będę stać. A ty co tutaj robisz? Karol, przygotuj kolczatkę do wozu wsadzisz, dobra? Dobra. Starszego radiowozu widzowie nie było. Witam was dzisiaj na odcinku ze Straży Granicznej. Pytaliście się już od 2 tygodni, kiedy Straż Graniczna, także dzisiaj robimy, słuchajcie. Dobra, wsadzaj tutaj do środka. I pakujemy się, jedziemy. Włącz odbiorniki, żeby był na radio, nie? Dobra. Dobra, włączamy. Weź mi na terminal, weź mi tu przerzuć na GPS, gdzie oni są. Co się dzieje znowu, no? Zapomniałem ci powiedzieć, jak wyjedziesz, to zgłoś mi na radio, bo będę miał... U góry będę miał przerąbane, jakby się zbyt. 0096. Zgłasza 0. Zgłaszam wyjazd na wezwanie. Przyjąłem. Dziękuję. Następnym razem może weź tylko troszeczkę lepsze klucze do auta, dobra? Bo... Albo po prostu dokumenty na koniec służby uzupełniam, bo później na takie gówno zostaje. Czekaj, bo tu gdzieś zjazd będzie, no to ciekawe, po lasach będziemy. Powiedz mi, co tam w tym Tokio się dzieje? W sensie, bo mnie zaciekawiłeś, co ta policja zrobiła, jak im kartel drony zaczął zrzucać? Jak na razie to nie miałem pomysłu, co robić. No bo to w sumie to jest zabawa kotka i myszka. Słyszeliście widzowie o tym fakcie w ogóle? Dobra, ja ustawię radiowóz, ty wyjmiesz kolczatkę, rozłożymy. Dobra, rozkładaj. Wiesz co? Nie masz odblaskowej? Nie mam. Kolczatka rozłożona. Czekamy na przybyszów. Odłożysz? Bo przerwało. Mówię, że czekamy na to! Jedzie, odsuń się! Kolczatka poszła! Ręce, nie podchodź! Nie podchodź! O! To jest. Weź mi pistolet z ręki, bo wystrzelę zaraz, nie panuje nad ręką. Szybko, weź mi to, wyjmij mi to z ręki. Dobra. O, jeszcze mnie telepia. Co się dzieje w ogóle? 00, zgłoście się. Przyślijcie nam tu karetkę. Jeden z naszych dostał paralizatorem. Widzowie, no nie spodziewałem się, że ktoś na mnie z paralizatorem wyskoczy i w ogóle ja nawet nie pamiętam, jak ten gościu wyglądał, co mnie dziabnął. Chyba właśnie ten szaro, ciemno ubrany, coś takiego. A w ogóle z jakiej racji ta karetka? Posłuchaj, już są w ogóle na miejscu, paralizatorem dostałem od przemytnika. Paralizatorem? Potrzebuję, że się mogę zwolnić do tego. Na razie zobaczę, co będzie, podeszli mi tu helikoptery jednostki, bo 3 osoby uciekły, w tym ten z paralizatorem. Nie, tutaj się pana pytam, czy pana coś boli, bo mam tak. Rudy cicho będę. Dobrze. Nie, ja się dopiero uczę. No i mnie tu brzuch boli, jeszcze mam, może zdajemy też tą koszulkę. A bolicie? Znaczy, no, telepało mnie przez dobrą minutę, teraz to po prostu troszeczkę osłabiony się czuję, ale jakoś wybitnie mnie nie boli, nie? Chcesz wracać na służbę? Będę wracał, na pewno. Nie boisz się? No to czekaj, idę po papierki, podpiszesz mi i możesz wracać. No, to miłej służby. Dzięki. Dobra, możesz kierować. Dobra, chodź, przeszukamy auto, zobaczymy, czy coś tu jest. O, poczekaj, bo otworzyłem ten. Mam pałkę teleskopową, tu w środku jakieś dokumenty. Czekaj. Dobra. Jeden to jest Amir, drugi to jest... Nie potrafię rozczytać. Imigranci ogólnie. Syria, Afganistan, te rejony. Dobra, wiesz co? To zamykamy auto, jak już nic nie ma, i czekamy na lawetę, nie? Dobra. To co wy robicie teraz? Nic, no chyba nic więcej po nas, jak pies stracił top, no to jedziemy chyba na jednostkę, no bo co? Co to po techników? Właśnie go psa, żebym go nie przejechał. Słuchaj, pies zgubił trop, my jesteśmy tutaj, już rozmawialiśmy z K9,
Aktualnie postać rzeczy wygląda tak. Pies gubił trop na drodze, więc jakiś samochód albo kład musiał go wziąć. My będziemy patrolowali tą drogę. Najnowsze jakieś są ślady to jakiegoś samochodu takiego z grubszymi oponami, więc jakiegoś SUV-a szukamy, pick-upa, coś takiego. Także nie wiem, zarząd może, żeby jak najwięcej jednostek zostało skierowanych na lokalizację i poszukiwali samochodu. Zero przyjął. Zrób zdjęcie tych śladów i wyślij je. O, już patrz, helikopter, helikopter! O! Zrób zdjęcie i wyślij, powiedz jak zrobisz. Tu helikopter do wszystkich jednostek, zlokalizowałem pojazd przy rzece, gdzieś tak okolice 500 metrów od zdarzenia. No to jakieś babeczki widzowie, to raczej nie one nas zaatakowały, to puszczamy dalej. Tu 9-6 przyjąłem, jesteśmy niedaleko ciebie, zatrzymamy. Czekaj, bo pasuje do rysopisu. Tu 9-6 podejmujemy zatrzymanie drogowe na pick-upie. Daniel nas obserwuje, widzowie, tym helikopterem. Widział, proszę pana, pan jakiś tu samochód uciekający z naprzeciwka? Nie, nic nie widziałem. Co pan tutaj przewozi? No jak pan widzi samochód. Okej, zerknąłbym tylko do bagażnika, jakby mógł pan otworzyć mi go. W tym rejonie teraz trwają poszukiwania, dlatego... Jakaś niebezpieczny przedmiot przy panu? Coś znajdziemy tutaj? Nie. Okej, może pan opuścić ręce. To jest pan wolny. Proszę nie jeździć tutaj w tym rejonie, jeśli to nie wskazane. Dobra, niepotrzebne. Dobrze, jechałem tylko tędy, bo łatwiej mi jest transportować samochód tędy niż jakimiś publicznymi drogami. Ja rozumiem. Dobra, wsiadaj, jak chcesz kierować. Nie, czekaj, zatrzymuj go. Chyba ten. On ma takie jakąś pakę na pokładzie, dobrze go widzę? Tak. Dobra, to pościg za nim mamy. 0096. To zero. Ile mamy czekać na jakieś wsparcie? Mamy pościg. 99 pościg. Z czym Glasia robi super. Waszą stronę i wysyłam dwie jednostki jeszcze do ciebie. Dobra, wjeżdżamy na drogę tutaj szybkiego ruchu aktualnie. Co, już coś chyba z tyłu jest. Jedna jednostka jest za nami. Dobra, wiesz co? Spróbuj może go wyprzedzić, jak będzie sposobność do tego. Zobaczymy przynajmniej ile osób jest w środku i czy dobre osoby gonimy. Tylko staraj się w niego nie wjechać. O kurde. Ręce! Wychodź z rękami do góry! Tu 0096 prawdopodobnie. Mamy tą osobę, która od paralizatorem strzelała. Ubezpieczam. Karol, podejdź też do drugiego. 0096, osoby zatrzymane. Odwołuję wsparcie. Coś się napilać. Dokumenty zbagawało. Przy sobie macie? Ktoś? Rozumiecie? Tak? Ja się nim muszę zajmować, nie, rozumiem. Do you understand me? Hello? Dobra, ja się nim zajmę. Zajmij się nim, zobaczymy. W ogóle. Dobra. Zobaczymy, ma paralizator przy sobie, potem ci... No, to on strzelał. Będzie przeszukane, proszę się nie ruszać. Rozumiem. Potrzebujesz opieki medycznej? Rozumiem. Dobra, głowa nisko. Dobra, jak u was panowie, z nim macie jego paralizator? No właśnie on był czysty. Nie wiem, czy on ukrył ten paralizator gdzieś, czy wyrzucił? Może wyrzucił. Będzie trzeba sprawdzić na pojeździe, ale wydaje mi się, że to on, bo też był na szaro ubrany. Ale to na pewno jest on, bo go pamiętam. Przecież nam uciekam. Dobra, no to co, bierzcie go, bo i tak czekamy na lawetę. Chyba, że wy tutaj poczekacie, a już będę zjeżdżał na posterunek. No możemy poczekać. Dobra, nie wiem, czy kolega z panu mówił, jest pan teraz zatrzymany w celu wyjaśnienia. Pakińcie mnie, Polaki. Pakińcie mnie. Siema. Witam cię ponownie. Tutaj mam ci przekazać zatrzymania. Jakiś nadpobudliwy dzisiaj jesteś. Tu masz zatrzymania. O 5 wstałem, bo z dzieciakiem do szpitala leciałem. Bardzo przykro mi słyszeć, ale nie wiem, co ci mam powiedzieć. Jeszcze trochę będę alimenty na niego musiał płacić. Puk, wchodzę. Mam do pana 3 zasadnicze pytania. Po pierwsze, co tu do cholery robi Tabasco? Ciekawi mnie to, czy oni z nami w kalambury grają. Drugie pytanie, co tu robi wieprzniczka po prawej stronie? Co to jest? No może to widzi pan, to się zmieniło, Tabasco mamy. Ja nie pracuję u was w wydziale, co trzeba? Co wy ode mnie chcecie? Za pół godziny służby kończę, a wy mi o jakiejś realizacji mówicie. No to nie skończy pan tak szybko służby, jak panu się to podobało. Sytuacja wygląda tak, i waliśmy tych dwóch ichniejszych imigrantów. I no tak, za przeproszeniem, ale wysprzęglili się. Mamy informacje a propos domu, który prawdopodobnie jest oblegany przez nich. Gdzie tak zwanie może być pozostała część imigrantów, emigrantów i tak dalej. Zaraz wam wszystko podeślę, no i w drogę. I proszę się zapytać tam na dole tego pana, który na radiu siedzi. Ja dowodzę realizacją, a ja ostatnio się o niej dowiaduję. Kocham.
Znaczy ten. Dobra, czekam przy pojazdach, chodźcie. Jesteś. Mokkę, weźcie na radyjka, się połączcie i będziemy jechali, powiemy. Częstotliwość. 70 tak. Siedzimy, 70. Panowie, słuchajcie, na jednej posesji są dwa domy. My mamy nakaz wejścia na jeden dom. I teraz tak, zaraz się zatrzymamy, omówimy konkretnie plan. Nasza główna jednostka wjedzie na dom, dwójeczka, wy wjedziecie na garaż, bo tam jest niedaleko posesji. Zablokujecie, żeby nie uciekli nam. Trójka, wy podjedziecie od tyłu, będziecie wszystko obstawiali, bo i tak ciężkiego sprzętu nie macie. Jak tam z przodu będzie zatoczka koło remizy, dobra? To tam zatrzymaj się. Wyłączcie sygnały, schować już, bo to już niedaleko jest. Olek, masz nakaz wydrukowany? Mam, no. Albo nie, daj mi nakaz, ty pukasz, ja mówię. Tyle, naładowana broń? Tak. Naładowana. Dobra, dzięki. Dwójeczka gotowa już? Gotowa. Jedź już. Trójeczka też? Gotowa. Dobra, to chyba trzeci albo czwarty dom, zaraz ci powiem. Zwolnij tu. Powodzenia, panowie. Tutaj. Jakiś dom, jakiś samochód jest. Słyszę kogoś w domu, dobra, chodźcie. Co to? Znowu bata pierdolni. Dobra, panowie, będziemy wyważali, co w garażu jest. Dmienta. Garaż czysto. Dobra, poczekaj, gładka lufa. Ja otwieram, strzelasz od razu, gdziekolwiek, dobra? Wchodzimy. Oj, strzały. Szalaj. Chodźcie, panowie. Ej! O kurde! Dobra. Dostał kulę. Dostał, dobra, wchodzimy. Gleba! Jedna osoba z przodu. Ręce! Dostał! Podejdź do stołu. Panowie, gładka lufa mi potrzebna. Gleba! Gładka lufa do mnie, szybko. Dobra, ręce do tyłu połóż. Ręce do tyłu, za koszulkę. Dobra. O kurde, dlatego mówiłem właśnie. Dobra. Dobra, weźcie karetkę, wezwijcie, bo ten parę dostał. Dobra, jedna osoba w wozie, zaraz go przypilnuję. Czy ktoś uciekł z posesji? Nie. Jeden ma brak pulsu. Dobra. Realizacja do centrali, karetka potrzebna, naszą lokalizację, padły strzały, jedna osoba reanimujemy, jedna osoba zatrzymana z nożem, trzy osoby, no, zgłaszam. Dobra, widzowie, bo minuta mi nagrania została, więc zaraz mi kamerka padnie. Dziękuję wam za obejrzenie odcinka do końca. Zostawcie koniecznie łapkę, zostawcie koniecznie subika. Od razu wiadomo, widzowie, że my byliśmy na początku w patrolowej tam jakiejś wydziale Straży Granicznej, a tu na koniec robimy WZD. O, i kamerka mi pada, więc szybko muszę powiedzieć. Oczywiście tutaj w realu by tak nie było, ale chciałem właśnie taki jeden cały wątek wam skleić razem. Dzięki, do następnego, cześć!